Zaczęliśmy nerwowo, zaczęliśmy bardzo dziwnie. Pierwszy set, początek niezły, końcówka bardzo słaba, ale musieliśmy chyba zapłacić kryzysowe za pierwszy mecz, za rozpoczęcie. Zresztą często słabo zaczynamy pierwsze sety w mecze, ale na szczęście udało nam się przetrzymać nawałnicę włoskiej zagrywki. Oni już się później w tym elemencie trochę pogubili, przyjęliśmy inicjatywę, zabiliśmy przeciwnika. Nie popełniliśmy chyba żadnego błędu w czwartym secie i tak to się kończy. Siatkówka jest grą błędów, tych popełni mniej, ten wygrywa. Jesteśmy na igrzyskach, będziemy się kłócić i bić o każdy punkt, bo tutaj każda akcja jest bardzo ważna. Dzisiaj był mecz bardzo trudny, ale udało nam się wytrzymać presję, udało nam się pokonać jeden z najlepszych zespołów obecnie na świecie. Każda wygrana dodaje pewności siebie i tutaj nie o styl do końca chodzi, bo raz można wygrać set do 23, następnego wygrać do 12-13, żeby potem przegrać do 15. A czuł pan w jakikolwiek sposób inność tego, że to jest turniej olimpijski, a nie Liga Światowa czy Mistrzostwa Świata? Niespecjalnie, jak wychodzimy na boisko, to jest tylko koncentracja na tym, co mamy zrobić, na kolejnej akcji, na niczym więcej. Ale mieszkacie w wiosce i na przykład patrzycie, że coraz co chwila wracają polscy sportowcy pokonani, że się nie udało. Dzisiaj taka feralna trochę ta niedziela. To nie dekoncentruje? Nie dekoncentruje. My skupiamy się tylko na tym, co my mamy zrobić. Przyjechaliśmy tutaj w wiadomym celu, żeby zagrać jak najlepiej i wygrać tyle, ile się uda. No niestety, taki jest sport. Czasami nasi będą wygrywać, czasami będą przegrywać. To jest normalne, to jest część naszego życia. Zaskoczyła was ta publiczność, że jest aż tak bardzo polska, aż tak bardzo gracie u siebie? Nie będę skromny, powiem, że nie. Spodziewaliśmy się tego, że przyjdzie dużo kibiców polskich i że będzie taki właśnie dopis na kibiców.